Okej, hej, cześć, witajcie was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecraft. Dzisiaj wam przedstawię mega moda za chwilę. Dokładnie tak jak widzieliście, mam mega nowe intro od Twi, nie wiem, od Feda, po prostu tak nazwę Feda. Jest on mega, jeżeli chcecie go zasubować, a bardzo polecam, jest on według mnie jeden z najlepszych grafików na polskim YouTubie, który jest tylko mało wybity, ponieważ według mnie robi jeden z najlepszych intr na ogólnie całym YouTubie. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć jego intro, to wejdźcie na jego kanał, bo robi, mam nadzieję, że mega. I jeżeli ktoś jest youtuberem, a wiem, że dużo ludzi mnie ogląda właśnie z youtuberów, to wejdźcie na jego kanał i zobaczcie i poproście go w sumie, jeżeli będzie miał czas, na razie on wyjechał, ale jeżeli będzie miał czas, to na pewno dla was zrobi mega intra. No i co, lecimy do przodu z tą modyfikacją. Jak słyszycie, mam też nowy mikrofon, dokładnie mam nowy mikrofon, który, nie wiem, czy słyszycie, odzwierciedla, nie wiem, czy dobrze mój głos, czy źle, ale to jest mikrofon taki, wiecie, zaczepowy taki. I on jest tutaj blisko moich ust, czyli jeżeli teraz go posunę, sorki, mogą być jakieś takie dziwne przesuwania i tak dalej. Teraz go przesunę. O, zobaczcie, on jest tutaj. Teraz mówię tak bardziej na wprost. Teraz troszeczkę bardziej w bok, a i tak mnie dobrze słychać, więc nie jest źle. On zbiera fajnie otoczenie. Niedługo sobie kupuję nowy mikrofon, już taki bardziej statyczny. Także zostałem na gwiazdkę słuchawki Sennheisera. No hajs, się zgadza oczywiście. Z tego się mega cieszę, może to był taki, nie są jakieś najlepsze, bo one są za 80 zł. Czy tam za nawet mniej, to chyba 80. To są HD201, za co je bardzo polecam, bo to są w tej cenie jedne z najlepszych, nie chciałem droższych, bo według mnie one są jednymi z najlepszymi. Tak więc zostałem to Metro 2033 jako książkę, bo lubię czytać osobiście i według mnie to jest jedna z najlepszych książek. Co jeszcze, dostałem ten właśnie mikrofon i jakieś tam ubrania i to w sumie tyle, jakieś słuchawki jeszcze do, wiecie, do, no, jak on się nazywa, do telefonu. Dobra, ale mniejsza z tym, lecimy z modyfikacją, o co w niej chodzi. Jak widzicie, mam coś takiego jak shell constructor i tak dalej, i tak dalej. Teraz wam pokażę craftingi, co i jak. Mam oczywiście Ney, które pokaże wam wszystko. Teraz będziemy tak ładnie robić. Cało potrzebujemy do stworzenia shell konstruktora. Sync score robi się z tych rzeczy. Widzicie? I co a propos jeszcze tekstur packa, bo wiem, że mi się pytaliście, to proszę, oto jest ten tekstur pack, to jest Pax X BD Craft 128 tekstur pack, dokładnie. I co teraz? Jestem aktualnie po Wigilii, jestem tak na żarty, ale bez kitu wyzdrowiałem. Nie wiem, czy to dzięki wam, czy nie, mam nadzieję, że tak, bo widziałem w komentarzach, że bardzo mnie wspieraliście, żebym wyzdrowiał. Jakoś tak dzisiaj się lepiej o wiele czuję, może to dlatego, że zjadłem dużo ciast i śledzi. Nie wiem, co to będzie, ciasto z śledziem, nie za bardzo. No i co, lecimy dalej, to jest shell storage, nie wiem, czy pokazywałem, w sumie tak się zagadałem. To jest treadmill, tak się craftuje. To są wszystkie nam potrzebne rzeczy, lead oczywiście, czyli no zobaczycie, po co to wszystko będzie. Tak więc chodzimy do naszego domku, jeszcze świątecznego, będę tutaj na razie prezentował modyfikację tylko i wyłącznie dlatego, że jest świątecznie, jeszcze jest czas świąt. No i będziemy tutaj wszystko robili. Tak więc chodzimy do środka. I co? Na przykład postawimy sobie takiego shelf storage, na przykład tutaj. Często tutaj. Tak, może być tutaj. No i co? Zrobimy teraz coś takiego jak na przykład. Teraz no, mamy to shelf storage i musimy postawić tutaj treadmill, tak? Tak, i musimy go postawić tak, żeby był on tą stroną. Co teraz? Teraz spawnujemy na przykład, musimy sobie przywalić jakąś świnkę i łapując ją na właśnie ten, no jak to się nazywa? Na lead. Oczywiście tego nie widać, bo mam shadery i po prostu tego nie widać. Bierzemy to tutaj i dajemy taką na przykład świnkę tu. I ona będzie dla nas pracowała. Dokładnie, tylko nie wiem, czy to jest to. Czekajcie, jeszcze tak. Jeżeli mamy ten shell storage, musimy tutaj dać pochodnie. O, pomyliło mi się, goddammit, czekajcie, to nie jest to, przepraszam was za to. Ta świnka na razie zostanie, to niestety szkoda, że się nie kasuje. Ale to jest tylko po to, żeby było włączone, czyli tylko tutaj shell storage. Jeżeli wchodzimy, widzimy takie okienko, a co i jak zobaczycie dalej. Czyli to mamy, tutaj mamy na przykład nasz taki teleporter. I co teraz? Teraz bierzemy nasz shelf constructor i tutaj będziemy potrzebowali więcej świnek. Postawię troszeczkę dalej. Okej, okay. Potrzebujemy, zrobimy to tak. Postawimy oczywiście to z tej strony. No, dawaj. To z tej strony. To z tej strony. To z tej strony. I to z tej strony. No, chodź. Coś się nie chce postawić. O, no, come on. No, prawie, dobra, wyszło. I teraz zespawnujemy sobie kilka świnek.
poprzypinamy je tutaj, dokładnie, bo na tym polega ten mod, bo on jest na teleportację, co nie chcesz, no przechodź świnko tutaj. Postawię tylko tego więcej, tylko i wyłącznie dlatego, że wam szybciej pokazać, jak to się robi. No, ktoś mi tam pukał, no miesza. I robimy to, dokładnie. I to tyle, zobaczcie na to. Tu się nam craftuje. Co się nam craftuje? Nasz klon, dokładnie, nasz klon. Tak więc ja się widzę za chwilę. Okej, jeszcze takie jedno z następnych inf. Możecie napisać w komentarzu, który mikrofon wybrać. Oczywiście z tym jest o wiele, wiele wygodniej, ale jeżeli wam się ten głos mój nie podoba jakoś, to mogę po prostu go zmienić, chociaż wolałbym na tym, no ale jeżeli wam się nie będzie podobało, to mogę zmieniać słuchawki na drugie, i które są zepsute, ale dla was się mogę poświęcić. Zawsze się poświęcę dla was, ale to mniejsza. No i po prostu wybierajcie, które wolicie audio. Dla mnie wolę, oczywiście ja wolę to, jeżeli wy wolicie tamto bardziej, jakoś wam to odpowiada, to wybierzcie tamto i tyle. Napiszcie to w komentarzu, to jest bardzo ważne. Tak więc widzę się za chwilę, jak to się skończy. Zrobiło się już prawie całe, wygląda to tak. Nie możemy tego otworzyć, nie możemy nic z tym zrobić. Nasze świnki tutaj dzielnie pracują. Tak wygląda obsesja w ogóle na tym teksturpaku. Śmiesznie, fajnie to wygląda. No i co, jeszcze chciałem pokazać właśnie dlatego tak jeszcze, znaczy od razu wróciłem, jeszcze przed skończeniem tamtego, bo chciałem wam pokazać, co robimy z tym. Wchodzimy tutaj i jak widzimy mamy 83% i bardzo fajnie nam tutaj te bloki rosną, widzicie? Dokładnie. Tak super to wygląda, tak więc ja się za chwilę pojawię, tylko wejdę do netheru, żeby wam też coś pokazać. No i co, widzimy się znowu za dosłownie krótką chwilę. Tak więc na razie, ziomeczki. Okej, pozwoliłem sobie oświetlić ten teren. Wygląda on teraz coś takiego i w ogóle fajnie netherak tu wygląda, taki ruszający się. I wchodzimy na przykład do naszego netherowego i zobaczcie, że możemy z netherowego do naszego overworldu dojść. Tak więc klikamy, już nam się oczywiście skończy robienie. Klikamy i widzimy taki obraz, tak jakby z GTA 5, dokładnie. I znajdujemy się w naszym klonie. To tyle, super animacja. Oczywiście świnkę możemy już zniszczyć, znaczy stąd wywalić. Jest nam niepotrzebna. I co się stało z moimi temami? Zostały w tamtym klonie. Dokładnie, nie ma ich tutaj. Jak widzimy, teraz to się teleportowało w tamtą stronę, mój klon. Ja zostałem tu. I co? Teraz powiedzmy, jesteśmy w tu domku. Możemy zrobić oczywiście wiele więcej tego, tych naszych klonków. No i co? I na przykład spawnujemy się znowu do netheru i znowu widzimy mega obraz. Widzimy? Pięknie to wygląda. Tak więc myślę, że to by było na tyle. Ja znowu wróciłem tu. Mam moje itemki z powrotem. Jeżeli chcę wrócić, znowu robię tak samo. I tepamy się do overworldu. Tak więc według mnie to jest mega mod, który na pewno wam się przyda. Jest on jeden z najlepszych modów według mnie. Według mnie jest on jednym z najlepszych modów. Tak więc to by było na tyle. Hej, cześć, na razie, trzymajcie się do następnego odcinka. Już mam nadzieję, że będę coraz bardziej aktywny. I co? Napiszcie w komentarzu, który mikrofon mam wybrać. Tak więc to tyle. To tyle. W sumie ja się cieszę z moich prezentów. Jeżeli chcecie się pochwalić, możecie się pochwalić, co dostaliście. Ale najbardziej chcę usłyszeć, czy wam się podoba to audio, czy nie. Tak więc hej, cześć, na razie, trzymajcie się. Wesołych, radosnych świąt. Na razie.